Imprezy integracyjne, zajęcia ruchowe, filmowe pokazy, wycieczki czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Choć Klub Seniora Bądźmy Razem z Radostkowa funkcjonuje dopiero od roku, kalendarz wydarzeń zorganizowanych z myślą o jego członkach prezentuje się naprawdę imponująco. Okazją do podsumowania minionych 12 miesięcy, ale i przede wszystkim do kolejnego spotkania stał się Dzień Seniora, zorganizowany w remizie OSP w Radostkowie. Do opowiadania było tyle, że aż trudno uwierzyć, że członkowie klubu po raz pierwszy spotkali się tu zaledwie rok temu. Inicjatorką i prawdziwym motorem napędowym funkcjonowania klubu jest jego prezes Helena Świąć. Bardzo dobrze, że właśnie taka osoba się znalazła. Dzięki niej mamy spotkania towarzyskie z osobami zaproszonymi, robimy wycieczki, bawimy się, jak widać, jest bardzo wesoło. Członkowie Klubu Seniora Bądźmy Razem wykorzystali to wyjątkowe rocznicowe spotkanie m.in. do złożenia podziękowań Helenie Świąć. Pani prezes otrzymała z ich rąk efektowny kosz kwiatów. W programie imprezy znalazło się też przedstawienie zatytułowane Dzień z życia seniora, wyreżyserowane i wystawione przez członków klubu. Był też pokaz mody. Różnorodność punktów programu dowiodła, że inwencji, wigoru i pomysłów seniorom z Radostkowa nie brakuje. Bardzo miłe spotkania, miło spędzamy czas. Ja lubię rower, lubię kijki, a jestem osobą samotną, więc to jest bardzo dobre miejsce, żeby wszystkie panie, wszyscy mogli wyjść z domów, nie siedzieć samotnie w domach, tylko przyjść, rozerwać się, porozmawiać, pośmiać, pośpiewać, poćwiczyć nawet. A więc ja jestem bardzo z tego powodu zadowolona, szczęśliwa, że nie muszę jeździć do Częstochowy na spotkania, bo należę tam do klubu też, tylko mam tutaj na miejscu. Klub Seniora z Radostkowa zrzesza obecnie 60 członków. Dominują panie, ale będącym w zdecydowanej mniejszości panom, jak sami mówią, absolutnie to nie przeszkadza. Dysproporcje te nie miały znaczenia w trakcie potańcówki, która nie po raz pierwszy stała się obowiązkowym punktem seniorskich spotkań w remizie OSP w Radostkowie. Plany to może na przyszłość takie, żeby było coraz więcej takich rozrywek i może jeszcze nam przybędzie paru kandydatów, bo są młodzi, ale się boją decydować jeszcze. No oni tam jeszcze niby przymierzają się, ale jeszcze troszkę im wstyd, bo się wstydzą z samego słowa senior. No czują się jeszcze niby młodzi, a my też się czujemy młodzi duchem, no ale tak to wiadomo, że jak będzie. I może jeszcze bym tak dla wszystkich seniorów, którzy są, a jeszcze są niezrzeszeni, takie małe przesłanie bym im powiedział przy okazji. Oby nam się dobrze żyło, oby się wiodło, i żeby się jeszcze chciało, i żeby się mogło. Urodzinową uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i inni przyjaciele klubu. Było też wspólne odśpiewanie klubowego hymnu, który dowodzi, że seniorzy z Radostkowa doskonale wiedzą, że od daty urodzenia w dowodzie osobistym ważniejsze są odpowiednie podejście do życia i pogoda ducha. Idziemy do świetlicy, spotkać.